Ebano. Dzień dobry. Warszawski Rad Wojciech Chmiński. Wojciech Chmiński, tak. Słucham. Miło mi. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten materiał już był na kanale, pewnie sporo osób kojarzy, ale tym razem będzie on lepiej zmontowany, będzie mniej wyciętych scen, także usłyszycie troszeczkę więcej, co tam się działo. Natomiast tytuł filmu pochodzi z zupełnie innego materiału. Jeszcze się tu pokażę. Subskrybujcie. Oglądajcie. Subskrybujcie też, ale oglądajcie dalej. Pana, chciałbym z panem porozmawiać o drodze dla rowerów. Tak, słucham. Poproszę o pana dowód osobisty lub inny dokument. Moment, tylko zatrzymam sobie. No, bo nie muszę. Dobra. Proszę mi powiedzieć, co tam pan powiedział wcześniej, bo... Że tam nie ma drogi dla rowerów. I czy pan... o policji jeszcze pan coś mówił. Że nie lubię policji, bo nie znałem się na przepisach. Dobrze. Zwłaszcza policja z ruchu drogowego. A jakiś przymiotnik tam użył tam? Nie pamiętam absolutnie. Powiedziałem, że policja się nie zna na przepisach, bo tu nie ma wcale żadnej drogi dla rowerów. Jak pan się raczej odwróci, to pan zobaczy, że to jakby no nie jest droga, nawet jakby była, to jest ciut nieprzejezdna. Mam nadzieję, że policja dzisiaj strajkuje i za to, że pan sobie przypomniał jakieś dziwne słowo, które niby użyłem, to zostanę pouczenie, przyjmuję, dziękuję. Jaka policja? Która się nie zna na przepisach. Skoro pan naprawia, nagrywa, tak. To pan, który nagrywa, powiedział polska policja. Tak o, nie, na pewno tak nie powiedziałem. Pan, tak? Ale teraz to pan powiedział, dobrze, jak pan, ja nagrywam. Tak, panu też wolno obrażać nas, ja pana nie obrażam. Ale czy ja panią obraziłem? Na policji, to ja nie pana. Powiedziałem do pani, że pani jest jakaś, nie wiem, że pani nie zna przepisów. Ja powiedziałem ogólnie o policji, że policja, zwłaszcza z Wydziału Ruchu Drogowego, przecież ma pan mój dokument, nie wiem, po co pan mi robi zdjęcie. Ja jestem dobrze znany policji. Tak? Tak. No dobrze, no to skoro tak, to sprawdzimy. Proszę państwa. Słucham. Państwo jesteście z Wydziału Ruchu Drogowego, tak. Widzicie tutaj asfalt i wyrysowane rowerki. Tak. Otóż uświadamiam was, to nie jest droga dla rowerów, gdyż znaki pionowe są przekreślone. Dziękuję, to wszystko. Proszę mi oddać dokument. Dobrze, zapiszę kontrolę. Dobra. Trzeźwość jeszcze pan sprawdzi, bo ja dzisiaj o 13.26 siadam za kierownicę autobusu miejskiego. Znam przepisy. Do tego materiału jeszcze wrócimy, natomiast teraz druga część. Dlaczego taki tytuł? Ten pan bardzo był podobny do pewnego znanego aktora, takiego jednego z tych takich lepszych aktorów amerykańskich. Dlatego nazwałem go Jackiem Nicholsonem. No i teraz o co chodzi w tym filmie? 2016 rok, czerwiec, także równo 5 lat temu. Jedziemy sobie ulicą Racławicką w stronę Żwirki i Wigury. Tam jest taki pojedynczy pas ruchu, widać to tutaj na zdjęciu. Widać, że jest wąski pas, oddzielony podwójną ciągłą od pasa do ruchu przeciwnego. No i w pewnym momencie wyprzedziła nas srebrna Mazda. Z tym, że naprzeciwko jechał inny samochód, więc ten samochód, ta Mazda praktycznie otarła się o nas. Żona jechała z dzieckiem w przyczepie. No, zatrzymał się na najbliższych światłach, więc go spokojnie dogoniliśmy. Zaczęła się taka standardowa dyskusja i tak dalej. Pan się zgodził, że nie było miejsca nas wyprzedzić, no ale według niego wszystko było bezpiecznie. No i wezwaliśmy policję. Oczywiście policjanci przyjechali, było tak zwane słowo przeciwko słowu, czyli pan potwierdził, że nie było miejsca, my potwierdziliśmy, że pan przejechał blisko nas, ale kierujący nie został ukarany. Natomiast cała rozmowa pozostała, którą wam nie pokazuję, tam niestety pozostawię. Nie można tak brzydko do policjanta. Tam nie ma ścieżki rowerowej, ok? Możemy się tam przejść. Proszę jeszcze raz mi powiedzieć, czy pan uważa, że jadąc stamtąd w tym kierunku, nagrywaj to, czy mam obowiązek jechać tą ścieżką po tamtej stronie, tak pan uważa? Proszę pani, trzeba jeździć ścieżką rowerową. Nie, proszę mi powiedzieć, czyli pan uważa, czy pan zna cały ten przepis? W tym kierunku mam obowiązek jechać tamtą ścieżką? Proszę pani, jest ścieżka rowerowa, ma pani jechać ścieżką rowerową. Ścieżki rowerowe nie są jednokierunkowe. Przepraszam, ja mam jeszcze prośbę. Jest jednokierunkowa, to jest pas tylko do włączenia się tam do ruchu. A po drugie, obowiązują mnie znaki po prawej stronie. Mam ochotę ruch prawostronny i ja nie muszę znać na pamięć, czy po drugiej stronie jest jakaś ścieżka. Obowiązują mnie znaki po prawej stronie. Niech pan sobie doczyta, niech pan doczyta. Niech pan się przejedzie tam jeszcze raz i zobaczy, gdzie tu jest znak informujący o ścieżce rowerowej. Ja poproszę, żeby pan się przedstawił, bo nie pamiętam, żeby pan się przedstawił. Pan może nie pamiętać, jeżeli przedstawiła ma pan, że nie pamięta. A może pan jeszcze raz się przedstawić? Oczywiście, że mogę. To bardzo proszę. Niech pan włączy kamerę. Dlaczego? Dlatego.
Niech pan wyłączy kamerę, wtedy się panu przedstawię. Zasłonię pana twarz. Proszę pana, niech pan wyłączy. Ale dlaczego mam wyłączyć kamerę? Mam prawo nagrywać. Co ma pan prawo? No pewnie, że ma pan prawo nagrywać. Niech pan wyłączy, po co pan to nagrywa? Bo chcę zgłosić. Co pan chce zgłosić? Chcę zgłosić, że pan policjant o nazwisku XY tak? nie zna przepisów o ruchu drogowym. Chce pan zgłosić? Tak. Dobrze, sierżant, to wy macie. Okej. Teraz dokument od pana poproszę. Bardzo proszę. No w każdym razie. Wkurzyłem się na tego policjanta i okazało się, że dostałem mandat 100 zł za wulgarne wyrażanie się w miejscu publicznym. Kierujący odjechał niczym nie niepokojony. Nawet nie pamiętam, czy otrzymał pouczenie za swój wyczyn. Typowe słowo przeciwko słowu. Kierujący opowiadał o tym, że no, nie mógł się zmieścić, bo jechał z naprzeciwka samochód, więc przejechał według niego bezpiecznie, ale jednak za blisko nas. My potwierdzamy, że przejechał za blisko nas, ale policjanci nie mogą ukarać kierującego, gdyż nie mogą. Nie wiem, co ten policjant, jak on sobie wyobrażał, że my mamy jechać tamtą niby tą tak zwaną ścieżką rowerową, czyli tym pasem do włączenia się do ruchu ogólnego na Racławicką, który jest jednokierunkowy, prowadzi tam po prostu od Żwirki i Wigury jest taki krótki łącznik i rowerzyści wjeżdżają normalnie na jezdnię. Także nie wiem, jak on sobie wyobrażał, że my mamy tam się nagle znaleźć. No. A jeżeli chodzi o końcówkę teraz, to co obejrzycie, to będzie to, co było wcześniej, tylko właśnie końcówka. I teraz uwaga. Nie pytajcie mnie o to, jak ja się wyraziłem do tych policjantów, bo nie odpowiem na to pytanie. Przyjemnej projekcji. Subskrybujcie. I oglądajcie. Co ta pani ma zrobić? Kontrolujemy tego pana. Aha. Wie pani co powiedział? Polska policja. No i pan to lubi tak powtarzać, tak? Chyba bardzo nieładnie. No nie kulturalnie, ale ja to wcale nie powiedziałem, ten pan sobie wymyślił. Nie, ten pan sobie to wymyślił, przecież nie ma żadnego dowodu, że ja tak powiedziałem. Ale powiedział pani, co ma pani teraz zrobić? Ale co inaczej zrobić? No bo nie może pani tu jechać, ani nie może pani tu jechać. Bo tu jest jezdnia, a tu ma pani drogę dla rowerów, ale droga dla rowerów jest nieczynna. Jest napisane, nam jest przekreślone na początku. Gdzie? Dobra, nie chcę pani jedzie już, nie mam czasu. Dziękuję, do widzenia. Wzajemnie.